Dajcie Biblię na każdy dzień. Dzisiaj nadal rozmawiamy o szóstym rozdziale Ewangelii Jana. Dzisiaj powiem krótko o jednym wersecie. Wers 46. Nie żeby kto widział Ojca, jak tylko ten, który jest od Boga, ten widział Ojca. Tak brzmi ten werset. Chciałbym zwrócić uwagę... Na bardzo ważną rzecz: Boga nikt nigdy nie widział. I to wszyscy chrześcijanie, którzy czytają słowo Boże, znają ten werset. Wszyscy chrześcijanie, dla których pismo jest autorytetem, wiedzą, że to jest prawda. Boga nikt nigdy nie widział. Jednocześnie Postać Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, jest postacią niezwykłą. I wielu chrześcijan wie i pamięta o tym, że ponad dwa tysiące lat temu Syn Boży, który istniał od zawsze, przyjął ciało człowieka. Bóg stał się człowiekiem. Przyjął ciało człowieka. Może ten zwrot jest lepszy. I żył przez 33 lata. Żył bez grzechu. Ogołocił samego siebie, jak czytamy w liście do Filipian. Przyjął postać sługi. Po śmierci, po zmartwychwstaniu, po niebowstąpieniu zsyła ducha. I Duch Święty od tego czasu zamieszkuje w ludziach, a Syn Boży siedzi po prawicy Boga Ojca. Ale niestety mało chrześcijan wie o tym, że Syn Boży działał także w czasach Starego Testamentu. I wielu biblistów zgadza się, że jest kilka takich miejsc w Starym Testamencie, gdzie widzimy. Pewną postać, czasem ona jest nazwania, nazwana aniołem Pana. I widzimy, że w jakiś niezwykły sposób Bóg pokazuje się ludziom. Z jednej strony czytamy Boga nikt nigdy nie widział, a z drugiej strony czytamy w Księdze Rodzaju w 18 rozdziale czytamy, kiedy Abraham rozmawia z Bogiem. W ogóle historia Abrahama jest bardzo ciekawa. Zachęcam, abyście ją przeczytali i zobaczyli, jak Bóg wybiera Abrahama, później jak rozmawiają. Niezwykłe, To jest tak niezwykła historia, że zachęcam do tego, aby, aby to przeczytać. W rozdziale 18 Księgi Rodzaju czytamy, Abraham rozmawiał z Bogiem. Trochę dalej w Księdze Rodzaju, w 32. rozdziale, czytamy, jak Jakub mocuje się z Bogiem. To też jest niezwykła historia. Jakub, później Izrael. Historia Mojżesza też pokazuje, że Bóg interweniował bardzo mocno w jego życiu. Mojżesz też rozmawia z Bogiem. I jest wiele, wiele takich sytuacji. Wystarczy porównać choćby jeszcze Gedeona, przywołać Gedeona, Księga Sędziów, szósty rozdział. Czasami się tak zdarzało, i o tym możemy przeczytać, i są to niezwykłe wydarzenia. Wielu biblistów zgadza się z tym, że Syn Boży, Syn Boży właśnie w tych momentach stępował na ziemię i rozmawiał z ludźmi. I kiedy już dobrze znamy Nowy Testament, bo najpierw powinniśmy poznawać nowy, warto jest przejść do Starego Testamentu. Jest to niezwykła księga. Jeżeli dobrze znamy Nowy Testament, to Stary Testament pokazuje nam, Więcej o Bogu, więcej o Jego atrybutach, ale przez to, że znamy Nowy Testament, widzimy je we właściwy sposób. Niestety czasami ludzie zaczynają czytanie Biblii od Starego Testamentu i dochodzą do dziwnych wniosków. Zachęcam, aby, abyśmy czytali najpierw Nowy Testament, dobrze go poznali. Wtedy dopiero przeszli do Starego. Poznajmy Boga, poznajmy Jego miłosierdzie, Jego wspaniałe wielkie dzieła. Jego miłość, jego sprawiedliwość, te cechy Boga są tak ważne. Widzimy historię narodu wybranego Izraela, który tak naprawdę począł się z jednej rodziny, z jednej osoby, z Abrahama. Ta rodzina rozrasta się w wielki naród i Poznanie Starego Testamentu prowadzi nas jeszcze mocniej do uwielbienia Boga, do wywyższenia Boga za, za Jego łaski. Dzisiaj Bóg tak często jest atakowany i czasami atakowany jest, nawet za pomocą pisma, zarzuca się Bogu różne rzeczy, jak mógł się zachować tak czy tak. Niestety, za tym atakiem, za tymi atakami stoi. Egoizm ludzki. Stoi to, że mamy o sobie bardzo wysokie mniemanie. Sami uważamy się często za bogów i mamy czelność zarzucać coś Bogu. Tak naprawdę, kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy dwie prawdy: Bóg jest święty. Bóg jest święty, bo jest doskonały, bo przewyższa nas miliony razy. I jest kimś zupełnie innym niż my. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boże, ale nigdzie nie pisze, że na wierne podobieństwo. Nie jesteśmy kopią Boga. Ale czytamy też drugą prawdę, że człowiek jest grzeszny. Im więcej czytamy słowa Bożego, to te dwie prawdy mocniej powinny w nas pracować. Bóg powinien być wywyższony w każdej chwili naszego życia. A my powinniśmy mieć o sobie coraz mniejsze mniemanie. Czy tak jest w naszym życiu? Zachęcam do tego, abyśmy czytali Słowo Boże, abyśmy je studiowali, czyli czytali, poznawali, dobrze rozumieli znaczenie każdego wersetu i abyśmy to stosowali w życiu, aby Bóg był w naszym życiu wywyższony, a my, abyśmy siebie umniejszali abyśmy żyli dla chwały Boga